Hanna Lis opublikowała w sieci dramatyczny wpis. Okazuje się, że została bezradna, dlatego teraz już tylko prosi obserwatorów o modlitwę. Nikt nawet nie wiedział, że przyszło jej zmierzyć się z takim koszmarem. Hanna Lis nieczęsto mówi o swoim życiu prywatnym. Nawet gdy jej mąż Tomasz Lis trafił do szpitala, zaledwie kilkukrotnie podzieliła się z opinią publiczną nowymi informacjami w tej sprawie. Teraz jednak na jej Twitterze pojawił się wyjątkowo niepokojący wpis. Poprosiła wszystkich o modlitwę. Bezradna Hanna Lis prosi o modlitwę. Hanna i Tomasz Lisowie mają za sobą trudny czas. Gdy dziennikarz trafił do szpitala, przeżyli chwile pełne grozy i niepewności. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i, jak wiadomo, 54-latek wrócił już do pełni sił. Tymczasem na Hannę najprawdopodobniej spadł kolejny dramat. Za pośrednictwem Twittera zwróciła się do obserwatorów z prośbą o modlitwę za mamę. Nie zdradziła, co jest tego powodem, jednak z zamieszczonego przez nią postu wynika, że może chodzić o problemy zdrowotne. Moja mami. Bądźcie proszę dzisiaj z nami. Modlitwa, kciuki, dobre myśli. Wszystko nam się przyda. Z góry dziękuję, napisała na Twitterze Hanna Lis. Niewielu wie, że jej mama, Aleksandra Kedaj, już w 2014 roku mocno podupadła na zdrowiu. Doznała wówczas zawału oraz wylewu, dlatego gdy trafiła do szpitala, lekarze rozpoczęli walkę nie tylko o jej zdrowie, ale też życie. Nowe wytyczne WHO dotyczące noszenia maseczek. Jednak nie wszyscy powinni je nosić. 3. Kedaj spędziła w placówce aż 6 miesięcy, tam też rozpoczęła się jej wyczerpująca rehabilitacja. Niestety, mimo walki o sprawność, nie porusza się o własnych siłach, dlatego powrót do pracy był dla niej niemożliwy. Źródło: Twitter.